Więc nazywam się Piotr Buliński, ale wszyscy i tak nazywają mnie Topór. Więc zajmuję się montażem, postprodukcją i też motion grafiką. W projekcie biorę udział, ponieważ zaczęliśmy montować retrospekcję. Montażystą motion grafikiem przez przypadek w sumie zostałem, bo wcześniej zajmowałem się grafiką 3D. I to odtąd zaczęła się moja przygoda w sumie z rzemiosłem filmowym. W projekcie Porwać Andrzeja biorę udział, ponieważ jest to, myślę, całkiem fajne, ciekawe wyzwanie. Najtrudniejsze w tej pracy montażysty jest chyba początek każdego projektu, kiedy jest tylko koncept tego projektu. Powiedzmy, że jest materiał już nagrany i teraz trzeba to wszystko do kupy zebrać. No i człowiek się zastanawia, czy to wyjdzie i co z tego wyjdzie przede wszystkim. A potem, jak już się zacznie pracować, to idzie spokojnie z górki. Największą satysfakcję zawsze daje mi ukończenie projektu. Kiedy to już wszystko ma ręce i nogi i można to zaprezentować innym ludziom. I kiedy to się podoba innym ludziom przede wszystkim. No bo jakby nie było, robimy filmy dla ludzi. Jakbyśmy robili je tylko dla siebie, no to nie chcieliby ich oglądać. To jednak jest biznes, entertainment, nie? Czyli zabawianie widowni. Jeśli to się uda, to jest chyba największy sukces. Jeśli uda się zrobić Andrzeja i wyjdzie to fajnie, to mam nadzieję, że potem będzie można zrobić kolejny, jeszcze lepszy projekt i dalej rozwijać się, aż w końcu będzie można naprawdę stworzyć jakieś porządne takie studio z krwi i kości, które będzie robiło produkcję na światowym poziomie. Taka ambicja i marzenie.